Jak to mawia Żyd Marcin Gordat, nasz dyrektor NBA, wszystko zmierza we właściwym kierunku. Likwidacja zakładów pracy, ponad 9 tysięcy najlepszych, bieda, bezrobocie, niskie płace, likwidacja ZUS-u, okradanie emerytów i rencistów przez kolejne rządy spowodowało, że kiedy emeryt zobaczył rachunek recepty pod apteką, głosi napis z cenami max, musiał interweniować pogotowie, być może stan przedsezonowy. Jak to mawia para naników dwóch w psychiatrycznym Radiu Łódź, radiu misyjnym, sponsorowanym przez Żyda, defraudanta technicznego miliardów, Piotrusia Pana Gnińskiego, my w Radiu Łódź robimy zawsze żadne reportaże. Agatka Zielińska i Radek Wilczek. Żyd Radek Wilczek pozdrawia. Razem z Żydem Piotrusiem Panem Glińskim.